Witajcie na kanale Motion w odcinku wprowadzającym serii Packdrive Tips. Nazywam się Pola Przyziłkowska i jestem inżynierem do spraw systemów serwonapędowych Packdrive. Moim celem jest wprowadzić Was w świat systemów Packdrive 3. Seria Packdrive Tips będzie składać się z krótkich filmików instruktażowych, podczas których zaznajomię Was z wieloma przydatnymi i ciekawymi funkcjonalnościami. PackDrive 3 to zintegrowany system sterowania wykorzystywany w maszynach pakujących. Charakteryzuje się centralną architekturą, w której jeden sterownik Motion ze zintegrowaną funkcjonalnością PLC zarządza serwonapędami, robotami, systemami bezpieczeństwa, dedykowanymi wyspami wejść-wyjść, a także komunikacją z urządzeniami peryferyjnymi, np. panelami operatorskimi. Jednym z kluczowych elementów, które przyczyniają się do niezawodności systemów PackDrive 3 jest protokół Sercos 3. Jest to protokół czasu rzeczywistego, oparty na fizycznej warstwie Ethernetu, pozwalający na komunikację urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych switchy. Wystarczy podłączyć urządzenia w topologii liniowej lub pierścieniowej. Jednostkami sterującymi w systemach PackDrive 3 są kontrolery z serii LMC Pro, Pro 2 oraz ECO. Stanowią one połączenie sterownika PLC i kontrolera ruchu, a także zawierają w sobie funkcjonalności IT. Kontrolery PackDrive 3 są przeznaczone do zarządzania aplikacjami wymagającymi najwyższych osiągów oraz kontroli nad synchronizowanym ruchem nawet do 130 osi jednocześnie. Do projektowania aplikacji na kontrolery PackDrive 3 służy zintegrowane środowisko programistyczne EcoStruxure Machine Expert. Dzięki wbudowanym bibliotekom i implementacji gotowych rozwiązań czas potrzebny do zaprogramowania aplikacji jest o wiele krótszy. Dodatkowo, środowisko posiada funkcję diagnostyki, szybkiej wymiany urządzeń oraz projektowania krzywek ruchu, co czyni go bardzo efektywnym narzędziem pracy. Wśród urządzeń z serii PackDrive 3 znajdziecie także serwo wzmacniacze. Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM i Lexium 62ILD. Lexium 52 to klasyczny układ, w którym jeden serwo wzmacniacz zarządza jednym silnikiem. Przeznaczony jest do ekonomicznych maszyn wykorzystujących do kilkunastu osi. Cechą charakterystyczną Lexium 62 jest sekcja zasilania oddzielona od reszty urządzenia. Wszystkie elementy układu podłączone są do wspólnej szyny zasilającej, co pozwala na sprawny odzysk energii. Lexium 62 ILM to grupa inteligentnych napędów łączących w sobie silnik i elektronikę sterującą w jednej obudowie. Dzięki temu w szafie sterowniczej zostaje tylko źródło zasilania i kontroler. Lexium 62 ILD stanowi kombinację serii Lexium 62 i Lexium 62 ILM. Sekcje zasilania i sekcje sterowania są rozdzielone, ale w odróżnieniu do Lexium 62 ILM moduł sterujący nie jest połączony z silnikiem, tylko jest osobnym komponentem. Serwo wzmacniacze współpracują z silnikami z serii PackDrive 3 typu Lexium SH3, Lexium MH3. Oraz Lexium SHS. Wszystkie silniki wyposażone są w wysokiej rozdzielczości enkoder. Komunikacja z enkoderem za pośrednictwem protokołu Hyperface gwarantuje dokładność i bezbłędność odczytów. Silniki Lexium SH3 mogą pracować z prędkościami do 9000 obrotów na minutę i zapewniają możliwość wykonywania dynamicznych ruchów. Lexium MH3 to klasyczne silniki posiadające wirnik o zmniejszonej bezwładności. Silniki Lexium SHS to urządzenie do zadań specjalnych. Wyposażone są w hamulec trzymający, a ich wysokiej klasy obudowa pozwala na pracę w najtrudniejszych warunkach, np. w pełnym zanurzeniu lub w wysokiej temperaturze. To było krótkie przedstawienie systemów, których obsługę będziecie poznawać w kolejnych odcinkach serii PackDrive Tips. Już teraz zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka, który niebawem pojawi się na naszym kanale. Dowiecie się z niego, jak przeprowadzić instalację oprogramowania EcoStruxure Machine Expert. Do zobaczenia!